Łączenie przewodów i kabli elektroenergetycznych jest jednym z najistotniejszych czynności, jakie wykonuje instalator. Prawidłowe połączenie żył przewodów daje gwarancję niezawodności pracy instalacji elektroenergetycznej. W większości uszkodzenia instalacji zlokalizowane są w miejscach stałych lub ruchomych połączeń przewodów, czyli w puszkach odgałęźnych, zaciskach przyłączeniowych, łącznikach, gniazdkach i tym podobne. Punkty połączeń przewodów i kabli mają większą rezystancję i podczas pracy w normalnych warunkach użytkowania mogą się nagrzewać i wskutek rozszerzalności cieplnej zwiększać swoją objętość. Źle wykonane połączenie powoduje miejscowy, znaczny wzrost temperatury, mogący w rezultacie spowodować uszkodzenie izolacji i stopienie się przewodów, a w szczególnych przypadkach może również być przyczyną pożaru. Wyróżniamy cztery rodzaje połączeń przewodów: dociskowe, lutowane, spawane oraz zaprasowywane. Najpowszechniej stosowane są połączenia dociskowe. Zatrzymajmy się przy nich. Podczas wykonywania połączeń przewodów należy stosować się do następujących zaleceń. Należy delikatnie nacinać nożem izolację lub używać do tego celu specjalnych narzędzi, aby nie uszkodzić żyły przewodu. Miejsce nacięcia, czyli długość odizolowania żyły, powinno być dopasowane do długości zacisku. Przed połączeniem przewodu należy go przeczyścić papierem ściernym, pilnikiem lub stalową szczotką do czyszczenia, a powierzchnia nie powinna ulec zatłuszczeniu lub zawilgoceniu. Przewody stosowane w zaciskach sworzniowych powinny mieć wykonane pętle o średnicy dostosowanej do średnicy śruby. Przewody wielodrutowe należy zaprasować specjalnymi końcówkami. Drugi rodzaj połączenia przewodów, czyli lutowanie, polega na łączeniu przewodów za pomocą spoiwa. Rozróżnia się luty miękkie o temperaturze topnienia do 300 stopni Celsjusza, stosowane do lutowania przewodów miedzianych, oraz luty twarde o temperaturze topnienia powyżej 500 stopni Celsjusza, wykorzystywane do lutowania aluminium. Luty miękkie są stopem cyny z ołowiem, zaś luty twarde stopem miedzi, srebra i cynku. Przewody o mniejszych przekrojach można lutować za pomocą lutownicy. Natomiast przewody o większych przekrojach, z uwagi na swoją masę i absorpcję ciepła, powinny być lutowane z wykorzystaniem specjalnie do tego celu przystosowanych palników. Przed lutowaniem łączone części przewodów powinny być oczyszczone mechanicznie, a następnie odtłuszczone za pomocą chlorku cynku, kalafonii lub pasty lutowniczej. Produkowana obecnie cyna jest w postaci rurki, wewnątrz której znajduje się pasta lutownicza, co znacznie ułatwia proces łączenia przewodów za pomocą lutowania. Spawanie polega na łączeniu metali przez ich nadtapianie. Ten sposób łączenia stosowany jest przy dużych przekrojach żył. Rozróżnia się spawanie gazowe i elektryczne. Spawanie gazowe polega na spalaniu acetylenu i tlenu pobieranych z butli, zaś w spawaniu elektrycznym wykorzystuje się wysoką temperaturę łuku elektrycznego. Zaprasowywanie to natomiast sposób łączenia żył przewodów za pomocą specjalnych końcówek z wykorzystaniem pras, najczęściej hydraulicznych, o dużej sile nacisku. Istnieje oczywiście wiele wytycznych dotyczących szczegółów wykonania połączeń. Informacje dotyczących łączenia różnego rodzaju żył znajdziesz w skrypcie. Dziękujemy za zapoznanie się z wideokastem. Aby poszerzyć wiedzę, zapoznaj się ze skryptem. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w pozostałych częściach modułu.